Cześć, witam Was na moim kanale. No, kogo my tu mamy dzisiaj? Co to jest za wspaniała postać polskiego YouTube'a, jak i po prostu języka polskiego? Robiłam ostatnio Q&A, Paulina, wiesz? I było tam jedno pytanie. Proszę, nagraj coś z Pauliną Mikułą, obojętnie co. No to obojętnie co. No to obojętnie dzisiaj, o czym będziemy rozmawiać i będzie super na pewno. Paulina, ja myślę, że Ciebie znają wszyscy. Ale nieprawda. Możesz powiedzieć, jak Ty się przedstawiasz? Paulina Mikuła, od 7 lat vlogerka, prowadzę kanał o języku polskim pod tytułem Mówiąc Inaczej. W 2016 roku wydałam swoją pierwszą książkę, poradnik językowy o tym samym tytule, czyli Mówiąc Inaczej. A w tym roku wydałam, chociaż jeszcze nie wydałam, bo trwa przedsprzedaż, drugą książkę, książkę o książkach pod tytułem Literatura. Także polecam! Weronika też poleca, powiedziała, że jeszcze jej nie widziała, nie czytała, ale już wiesz, to jest super. No ja mam nadzieję, że to jest super, że będziecie zadowoleni. Link w opisie. Tak, dokładnie. Wstawię link w opis, zamawiajcie książkę. Przepraszam, bo ja zapomniałam, że my jesteśmy u Ciebie i link w opisie. Przepraszam, czyli wsadziłam Ci się, co masz wstawić do opisu. Przepraszam, ale ja już mam taki automat, jak gadam o tej książce, to link w opisie, na karcie, wszędzie, po prostu klikajcie. Nie ma problemu, oczywiście będzie wszystko podlinkowane, o czym tutaj dzisiaj rozmawiamy. Słuchajcie. Ja skończyłam licencjat z polonistyki, a Paulina nawet magistra, co? Nawet pierwszy rok doktoratu zrobiłam. No co ty? I się wykruszyłaś? Tak, dlatego że stwierdziłam, będę nagrywać kanał. Troszeczkę na doktoracie zajmowałam się rzeczami bez sensu, niezwiązanymi z pracą, którą chciałam napisać, więc miałam takie poczucie straconego czasu. No i wtedy ktoś z moich znajomych powiedział, ej, weź zacznij pisać blog na przykład, bo wtedy tysiące ludzi będą to czytać, a twoją pracę doktorską kto przeczyta? Kurde, 15 osób? No i tak zaczęło to kiełkować, w końcu padło na kanał na YouTubie i jestem. Wspaniale, już widzę taki nagłówek po prostu, że YouTube zniszczył karierę akademicką Pauliny Mikuły. Nie, po prostu czułaś, że to nie jest to ostatecznie. Prowadziłam zajęcia ze studentami i to było super. Bardzo lubiłam studentów i te zajęcia, tym bardziej, że prowadziłam je z reklamy. A ja lubię oglądać reklamy, lubię wyszukiwać super reklamy. No reklamy to dzisiaj małe dzieła sztuki, także cudo. No ale właśnie te zajęcia, na które ja musiałam uczęszczać jako doktorantka, mnie skutecznie zniechęciły. I pamiętam, że już wtedy pracowałam, zwolniłam się z pracy na godzinę, żeby wziąć wpis do indeksu. No i niestety nie mogłam wziąć tego wpisu, ponieważ trwała obrona pracy magisterskiej, więc profesor kazał mi zaczekać. Ja zaczekałam, to trwało 2 godziny i właśnie weszłam do tego gabinetu, ten profesor dał mi wpis i powiedział, no to do zobaczenia w październiku. A ja powiedziałam wtedy, bo to wtedy podjęłam tę decyzję, raczej nie będzie mnie. I poszłam. No uznałam, kurczę, no zwolniłam się na godzinę, powiedziałam, że szybka, krótka piłka, zaraz wracam. Nie czekam i stoję, no marnotrawstwo czasu, ja na to nie miałam czasu. Miałam też takie poczucie, siedząc na tych zajęciach, że prawdziwe życie dzieje się gdzie indziej i ja właśnie tam wolałam być. Super, podoba mi się, że zrymowałaś, bardzo to szanuję i doceniam. I w ogóle podoba mi się, że w ogóle jeszcze wtedy były indeksy, tak, bo ja były już indeksy. Nie doświadczyłam tego. Sfrajerzyłam się z jednym, dlatego że nie wzięłam wszystkich wpisów i nie mogłam przedłużyć legitymacji na kolejny rok. Zrezygnowałam już wcześniej, więc od razu straciłam tę legitymację i wszystkie zniżki. No ale uznałam, kurczę, ja mam takie podejście do życia, że skoro nie jesteś tym studentem, no to nie korzystaj z tych zniżek. Ja mam też podobne podejście do tego. Niektórzy są tacy, którzy idą na studia, obojętnie jakie, byleby mieć legitymację i zniżkę. Przez cały semestr. Nie wiem, czy wiesz o tym procederze. Nie wiedziałam, to jest straszne, choć przyznam, że utrata zniżek była doświadczeniem niemalże traumatycznym, bo to naprawdę o 50% skoczyły ceny. Ja chyba kupiłam kwartalny bilet, więc ten koszt bez tych zniżek był dla mnie, zarabiającej wtedy bardzo niewiele, dramatyczny. No, ja nie wiem, czy ja kiedyś pojadę pociągiem po studiach. Chyba nie. Po prostu stwierdzę, że to się nie opłaca, że już chyba rowerem pojadę. Na dzisiejszy temat wybrałam sobie taką myśl przewodnią, takie po prostu pytanie w eter. Po co polonistyka? Po co to? Po co to? Bo ja często dostaję to pytanie. Nie wiem, czy ty też je dostajesz, ale ja dostawałam je i przed studiami, i w trakcie studiów, i dalej po studiach, bo mam wrażenie, że spora część osób nadal nie widzi najmniejszego sensu w studiowaniu polonistyki. My studiowałyśmy
praktycznie to samo, więc fajnie, że możemy sobie porównać. Już pierwsze porównanie wyszło indeksy, że ja to w ręce indeksu nie miałam. Jak było, jak Ty tam studiowałaś? Co Ty wyciągnęłaś dla siebie z tych studiów? No bo okej, nie kontynuowałaś tej swojej kariery akademickiej, ale jednak, no to już pomijam, że no na pewno to cała inspiracja do założenia kanału. Ale co wyciągnęłaś właśnie z tych studiów tak ogólnie? Też takie mniejsze rzeczy, większe, jakieś takie inspirujące momenty? O Boże, Weronika, chyba wszystko wyciągnęłam z tych studiów, co było do wyciągnięcia, także dlatego, że brałam udział w różnych akcjach, projektach pozastudenckich, czyli na przykład samorząd, koła studenckie. To było niezwykle ważne, ponieważ my dzięki temu mogliśmy realizować różne projekty, jak na przykład zrobiłam taką wystawę Nie książka szpeci kobietyń, ona cały czas wisi na trzecim piętrze wydziału, obalającą stereotyp brzydkiej polonistki. Kojarzysz temat? To znaczy konkretną Twoją, kurde, prezentację tam na tym, wiszącą? Nie, tam są kurde, zdjęcia. Jakoś nie. Na trzecim piętrze, jak się wchodzi po schodach na prawo, w tej części, wiszą takie obrazy polonistek z książkami. I właśnie te obrazy, te fotografie powstały w ramach wystawy Nie książka szpeci kobietę, obalającej stereotyp brzydkiej polonistki. My nie mieliśmy żadnych pieniędzy, bardzo mało czasu, dlatego że chcieliśmy, żeby ta wystawa się pojawiła podczas juwenaliów. O to nam chodziło. Więc czasu było mało, majówka też nam bardzo skomplikowała życie, bo oczywiście nikt nie pracował, ale zrobiliśmy to, zmobilizowaliśmy się, działaliśmy w grupie i dzięki temu na przykład dowiedziałam się, że ja mogę tak pracować pod presją czasu, bez budżetu, w grupie, mam siłę, mam energię, jeżeli w coś wierzę, to potrafię wstać o 6 rano, iść zrobić zdjęcia, a potem iść na zajęcia, zrobić notatki, przepisać je na komputerze i wysłać znajomym. Boże, mam teraz milion myśli, ale czasami pojawiają się na YouTubie takie komentarze, że ty chyba byłaś taką studentką, której nikt nie lubił, a nie chciałabym z tobą studiować. A prawda jest taka, że ja chodziłam właśnie na wykłady, robiłam z nich notatki i mój kumpel nie potrafił odczytać mojego pisma, więc ja przepisywałam je na komputerze dla tego dziada i potem twierdziłam, że kurczę, jeżeli ja je mam już na komputerze, to co mi zależy wysłać po prostu do wszystkich, których adresy mam. I czasami znajomi podchodzili do mnie i mówili, Paulina, ja nawet nie zdążyłam Cię poprosić, a już mam od Ciebie notatki na mailu. I po prostu na koniec roku wychodziłam z Tofifi, z Merci, z Ptasim Mleczkiem. Ja się cieszyłam, że mogłam im pomóc, potem cieszyłam się, że mogę to jeść i wszyscy byli zadowoleni. I to mi tak pokazało, że kurde, ty chyba potrafisz żyć w społeczeństwie i to jest ważne. To były bardzo cenne rzeczy, zwłaszcza dla kogoś, kto ma 20 lat. Ja też tak mam, jak mogę komuś coś wytłumaczyć, to ja jakby cieszę się z tego, że ja akurat ogarniam to, wiem tutaj o co chodzi, to masz jakieś pytania, to nie ma problemu i w ogóle myślę, że na studiach taka współpraca studencka jest bardzo ważna, dlatego że tam nie ma tak, że tam zwykle egzamin jest z czegoś, do czego materiały nie istnieją, jakby wiesz o co chodzi, że to tak. Nie jest tak jak w szkole, podręcznik po prostu, nowa era, ten rozdział i ten rozdział z tego będzie, nie? To jest tak, że po prostu jakieś rzeczy zostały powiedziane na wykładach, na ćwiczeniach, ale do końca nie wiesz z czego to będzie. Często się pisze tak naprawdę egzamin z lektur, których nawet na zajęciach się nie przerabiało. To jest niesamowite. Ty nie miałaś tego egzaminu, dotyczył literatury, nie takiej najstarszej. Dostajemy ten egzamin, te pytania, ja tak patrzę na co i mówię, tam pomylił jakieś, kurde, zajęcia, to zupełnie to nie o tym było. I profesorowie zazwyczaj mówią, że no, wy musicie sami z siebie szukać wiedzy, wy musicie mieć tę chęć, na tym polega studiowanie, że nie uczysz się jedynie tego, o czym mowa na zajęciach, tylko sam szukasz, drążysz. Ale dobrze, że wspomniałaś o ludziach, dla mnie też studia to ludzie. Gdybym ja nie miała swojej paczki, biednej paczki, bo my wchodziliśmy do Biedronki, ja szłam w pasztety, mój kolega w dżemy, bo tylko na to nas było stać. I my byliśmy w tej biedzie razem, w tej niedoli też studenckiej, bo nie potrafiliśmy studiować na początku. I to, że tak razem nie potrafiliśmy, było zbawieniem, bo my byliśmy w tym wszystkim razem, wspieraliśmy się, pomagaliśmy sobie, tych samych rzeczy nie wiedzieliśmy, musieliśmy się razem dowiedzieć. Dlatego martwię się o tych studentów pandemicznych, którzy mają zajęcia głównie online, no bo oni jednak nie mają tych przygód,
tych przygód wspólnych. Oni może siedzą na Messengerze razem, może komentują to, co słyszą podczas wykładów online, ale nie mają tych przygód, tej Biedronki, tej Żabki, tych spacerów po Moście Świętokrzyskim, tych żartów pod salą wykładową. Nie mają tych interakcji. Ja naprawdę bardzo bym chciała, żeby to się szybko skończyło i żeby studenci wrócili na uczelnię. Ja to bardzo odczułam. Ostatni semestr miałam zdalnie i my na przykład z koleżankami miałyśmy taki po prostu wspólny żarcik chodzenia na stołówkę po mango lassi, dlatego że pani, która robi to mango lassi, za każdym razem pisze, podpisuje inaczej. Pisze Lucy, Lessi. Jakby każde zejście na stołówkę to jest jakby, czy dzisiaj jest Lucy, Lassi czy Lessi. I po prostu mi tak smakowało to mango lassi, że wszystkim mówiłam, idźcie też, kupujcie, jest takie pyszne. I my w tym roku pomyślałyśmy, no nie, no mamy znowu zdalnie i znowu nie zejdziemy sobie do Marysieńki po mango lassi, nie? I tak, to są takie małe rzeczy, tak, które właśnie zapamiętasz, będziesz wspominać i dają ci pomiędzy tymi wszystkimi zajęciami, ćwiczeniami trochę śmiechu i oddechu, nie? Ale wracając jeszcze do naszego głównego tematu, powiem ci, że ja sobie tutaj zapisałam takie rzeczy, nie? Zapisałam sobie, co mi dały te studia. A co? W ogóle zapisałam, że ukształtowały mój sposób myślenia i postrzegania świata. Wiesz, że na przykład na studiach polonistycznych masz takie zajęcia, że wszyscy przychodzą i prowadzący mówi: Szanowni Państwo, czym jest melancholia? I trwa godzina. Ktoś mówi, no takie uczucie tęsknoty za czymś. Ktoś mówi, taki smutek. Ktoś mówi, takie poczucie braku czegoś, nie? I jakby to wszystko, te wszystkie myśli się rozwijają, tak po prostu idą w prawo, w lewo, zahaczają o różne doświadczenia nasze życiowe, którymi się dzielimy, o różne dzieła, w których gdzieś te melancholie spotkaliśmy, prawda? Patrzymy na ten obraz, to jest taka rycina melancholia, to jest chyba to, że jest tam taki pies, coś tam, wszystko jest takie, że tam nic nie widać, trzeba się mocno przyjrzeć i te zajęcia się kończą. One się kończą, po prostu. I nie ma wniosków. Nie ma tak, że my dojdziemy do tego, czym rzeczywiście jest melancholia, a czym nie jest. Bo tej prawdy nie ma. Jezu, masz rację i ja też pamiętam, że były takie zajęcia, na których po prostu rozmawialiśmy i nie było jakiejś puenty. Na przykład kiedyś prowadzący gościnnie się u nas pojawił na seminarium i zapytał nas, co jest gorsze. Kochać bez wzajemności, czy być kochanym bez wzajemności? I my tak oczywiście, kochać bez wzajemności. No ale on powiedział, ale czy na pewno, że ta osoba, która jest przez kogoś kochana i nie odwzajemnia, też jest w bardzo złej sytuacji, też cierpi, mając świadomość tego, że no nie jest w stanie odwzajemnić tak dużego uczucia i kogoś ten płomień miłości spala. Więc zaczęliśmy o tym dyskutować i do różnych ciekawych wniosków doszliśmy. Ciekawe było to, jak właśnie każdy z nas patrzy na to inaczej. No i kiedyś też właśnie na tym samym seminarium, bo to było seminarium o poezji, omawialiśmy Mirończarnię Białoszewskiego. No i omówiliśmy Mirończarnię w takim schemacie znanym, czyli że chodzi o to, że Miron się męczy, bo nie ma weny, musi coś napisać i mu nie wychodzi. I odezwał się mój kolega Filip, siedzący za mną, i powiedział, a co jeśli chodzi o to, że to Miron nas męczy? Męczy się Miron męczy, bo tam nie wiem, czy jest męczy się Miron męczy, musiałabym zajrzeć do tego wiersza, ale wydaje mi się, że z tekstu może wynikać, że to nas Miron męczy tym swoim pisaniem. I popatrzyłam na Filipa i popatrzyłam na jego, mojego prowadzącego, pewnie go skiluje, co powie, a prowadzący powiedział, może tak. Tak. W zasadzie. Dokładnie. Może tak i tak. Mm-hmm, nie wiadomo. Mm-hmm, i to wtedy było takie otwierające oczy, że wow, bo to jest zupełnie inny schemat rozmowy niż w liceum. W liceum musisz wiedzieć to, co trzeba wiedzieć, to, co ci pozwoli zdać maturę. A na studiach masz taki mózg, wszędzie, po prostu. Polonistyka to są studia o człowieku. I to jest super, że dzięki tym studiom bardziej rozumiesz człowieka, siebie bardziej rozumiesz i też właśnie trochę jesteś bliższy temu, żeby zamknąć mordę, że tak powiem,
strasznie, nigdy nie używałam takich słów na swoim kanale, ale jestem u Ciebie, więc mogę, żeby zamknąć mordę, ryj, kiedy się człowiek wypowiada o innych. Te studia po prostu uczą pokory. Ja jeszcze zapisałam sobie, że uczą empatii, uczą analizy pełnej empatii. Przyglądam się czemuś, analizuję coś, ale nie jestem pochopna w swoich osądach, tylko wiem, że rzeczywistość nie jest biała, nie jest czarna, jest szara i ja nie wiem dokładnie, nie mogę mieć nigdy pewności i że jakby takiej ostatecznej prawdy takiej samej dla wszystkich nie ma, nie? I że nasze wrażenia, nasz odbiór, nasze postrzeganie rzeczywistości jest bardzo różne. Ja się jeszcze na gramatyce opisowej języka polskiego dowiedziałam od pani profesor, jak ważne są słowa. Jaki one mają ciężar i żeby tymi słowami nie szastać, nie rzucać ich na wiatr, bo to jest ważne, to nie jest tak, że można powiedzieć wszystko, to nie jest tak, że można się nie przejmować tym, co się mówi, nie, to swoje waży, to ma ciężar, słowa też mają funkcję magiczną, zmieniają rzeczywistość, na przykład na ślubie, podczas ślubu, przecież przed wypowiedzeniem przysięgi nie ma małżeństwa, po wypowiedzeniu przysięgi małżeństwo jest, zmieniła się rzeczywistość i to też powoduje, że człowiek tak zdaję sobie sprawę z tego, że mniej słów, mniej błędów, trochę mniej dziamdziolenia, mniej gadania. O, ja jeszcze chciałam też podzielić się tym, że moje studia, to może być polonistyka, akurat w tym przypadku to może być cokolwiek tak naprawdę, umożliwiły mi chodzenie na lektorat, który później odmienił zupełnie moje życie. Bo to był lektorat polskiego języka migowego. Wykorzystałam te zajęcia tylko dlatego, że miałam po prostu w ogóle wyrobić zajęcia jakiekolwiek z lektoratu. I bardzo dużo osób patrzy na takie zajęcia na zasadzie: o Boże, jeszcze lektorat, jeszcze WF i co jeszcze? I ogun, wiadomo, najgorszy po prostu, i jakieś fakultety do wyrobienia. A w ramach ogunu nie było języka migowego? Chyba też był w ramach może, ogunu. Może było za Twoich czasów. Może było. Teraz. Coś mi się kojarzy, ale też brycz był. Cool! No właśnie! I chemia oczami nie chemika. Ale super! I trzeba było robić, bo to był kurs internetowy i trzeba było robić różne tam... Boże, zgubiłam słowo. Eksperymenty i robić zdjęcia, czy się udało, czy nie. Ale super! No i właśnie to są takie rzeczy, które... Bądźcie na nie otwarci, obojętnie co studiujecie. Bo naprawdę nie wiecie, kogo tam fajnego możecie poznać, co się fajnego możecie dowiedzieć. No też możecie po prostu trafić na coś, co będzie waszym bólem w dupie, zdarza się, tak? Ale lepiej otworzyć się na to i spróbować z pozytywnym nastawieniem, zawsze więcej się z tego wyciągnie, skoro i tak czy tak trzeba to zrobić, nie? A ty byłaś taką uczennicą, że o Boże, no nie, co napisałaś w piątym? O, nie pamiętam, w ogóle nic nie umiem, Boże, nic się nie uczyłam, a potem najlepsza ocena w klasie. Chyba nie, ja chyba tak realnie podchodziłam do swoich umiejętności. Ja w ogóle przez te 3 lata raz oblałam egzamin, bo nawet jak było trudno, to jakoś zawsze no, wzięłam się, poprosiłam, czasami były takie jakieś trudniejsze, to poprosiłam, żeby ktoś się ze mną spotkał i mi opowiedział o jakichś książkach, wytłumaczył, żebym mogła z kimś jeszcze jakoś tak wymienić tę wiedzę. Ale właśnie jeden egzamin oblałam, zaczęłam się go uczyć w ogóle o 20 dzień przed. Uczyłam się do 3:00, położyłam się spać na 4 godziny, wstałam, bo byłam jakaś tam na samym początku, to był ustny, więc w ogóle mi się w głowie nie ułożyło i ja mówiłam wszystkim, że ja ten egzamin obleję, bo po prostu nie ma takiej siły. A wszyscy mówili: Jezu, przestań tak tylko mówić, że będziesz mówiła. Ja mówię: no nie, wiem, że ja dzisiaj no nie powiem tego, nie? Że moja głowa jest w ogóle gdzie indziej, nie nauczyłam się, nie zaplanowałam w ogóle tej nauki dobrze. I ja tylko usiadłam na tym egzaminie, pierwsze pytanie, nawet nie pamiętam go, i tak spojrzałam w podłogę, w prawo, w lewo, patrzy na mnie ten profesor, a ja takie: wie pan co, może my się spotkamy w październiku. A on takie: dobrze. Do zobaczenia, nie? I tyle. I nie ma w ogóle co rozdrapywać i zastanawiać się. No, trzeba realnie podejść do tego, tak? Jak on mi zadaje pierwsze pytanie, a ja ledwo pamiętam, jak się nazywam, no to co to w ogóle z tego będzie, nie? Po co mi jest więcej stresu, jakichś negatywnych emocji, bycia tutaj? Wrócę do domu, nauczę się i na spokojnie to we wrześniu sobie zdam, tak? Dobrze, ale słusznie, bo
Chociaż miałam takiego kumpla, który zdawał egzamin z literatury współczesnej, wylosował zagadnienie, ani jednej, ani drugiej książki nie przeczytał, bo tam trzeba było coś porównać, coś do czegoś i stwierdził, okej, mówię co wiem. I po prostu powiedział, zmieszał to z czymś, o czym miał wiedzę i prowadząca słucha go i mówi, panie tam Zenku, zmienię tutaj imię, ja nie miałam pojęcia, że można takie rzeczy ze sobą zestawiać. Pan po prostu ma mózg taki, że pan to wyciągnął, jedno z drugim zestawił. W życiu bym o tym nie pomyślała. Szóstka! Szóstka silnia! Szóstka silnia! I rozumiesz? Wyciągnął nic, powiedział to, co wie, zestawił jedno z drugim, szóstka silnia. Paulina, bardzo Ci dziękuję za tę wymianę doświadczeń, wymianę myśli wspaniałą na temat naszego studiowania, na temat naszego języka. Mam nadzieję, że to było dla naszych widzów ciekawe, że ukazuje taką twarz polonistyki, która często jest krytykowana, czyli nie ma żadnego konkretu, w sumie o czym to jest. Jako jednak właśnie takie życiowe, jako coś życiowego, coś, co ludzie myślą, że jest nieżyciowe, właśnie może być bardziej życiowe. Polonistyka to coś, co pomaga lepiej żyć. Nie wiem, muszę chyba gdzieś sobie oprawić, tutaj powinnam mieć takie wielkie na ścianie. Polonistyka to coś, co sprawia, że można lepiej żyć. Zajrzyjcie koniecznie na kanał Pauliny, tam jest też nasz wspólny vlog i w opis oczywiście obczajcie sobie jej książkę. Ja nie mogę się doczekać, aż ją dostanę. Dostaniesz z autografem, z dedykacją, z buziakiem. Odbiję Ci usta. O, poproszę, poproszę. Dziękujemy za oglądanie, buziaczki przesyłamy.